Marian Mukwa w trakcie pobytu w Istambule podczas wojen bałkańskich miał okazję oglądać bitwę morską, co zainspirowało go do postanowienia, że swój talent poświęci promowaniu idei Polski morskiej. Spełniając to postanowienie, już w 1918 roku przystąpił do tworzenia monumentalnego cyklu malarskiego Apoteoza Polski Morskiej. Cykl prezentowany był w stworzonej przez Mukwę Galerii Morskiej w Gdyni. W jego skład wchodził obraz zatytułowany Bitwa pod Oliwą. Kiedy wybuchła II wojna światowa, Niemcy spalili cały cykl historyczny. A przynajmniej tak sądzono do niedawna. W 2017 roku z muzeum skontaktowała się osoba prywatna, w której posiadaniu był ocalony z galerii obraz Bitwa pod Oliwą. Przetrwał 70 lat. Zdjęty z krosien i ukryty za meblami. Dzięki dotacji celowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego udało się nabyć go do zbiorów muzeum. Obraz był jednak bardzo zniszczony i wymagał gruntownej konserwacji. Ponieważ Narodowe Muzeum Morskie nie dysponuje pracownią konserwacji malarstwa, tego wyjątkowego zadania podjął się profesor doktor habilitowany Dariusz Markowski z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Obraz zabezpieczono włókniną i nawinięto na wałek, licem do środka, czyli tak, jak był przez lata przechowywany. Zastosowanie tej metody wynikało z obawy, że inne zwinięcie obrazu mogłoby spowodować dalsze uszkodzenia niezwykle kruchej warstwy malarskiej. Na skutek zrolowania na całej powierzchni obrazu widoczne były pionowe załamania z ubytkami warstwy malarskiej wraz z gruntem odsłaniającymi płótno. Wzdłuż krawędzi były liczne rozdarcia i ubytki samego płótna. Ubytki uzupełniono odpowiednio przyciętymi kawałeczkami nowego płótna, dobranego pod względem grubości i splotu tak, by było możliwie najbardziej zbliżone do oryginału. Niezwykle żmudny i czasochłonny był proces usuwania zabrudzeń na całej powierzchni obrazu o wymiarach 199,5 na 301 cm. Prace wykonywano ręcznie,
bocikami zwilżonymi w słabym roztworze detergentu. Ze względu na rozmiar zniszczeń i kruchość oryginalnego płótna konieczne było wprowadzenie dublażu, czyli podklejenie oryginalnego obrazu nowym, odpowiednio dobranym i przygotowanym płótnem. Uzupełnianie ubytków warstwy malarskiej wymagało cierpliwości i niebywałej precyzji. Wyzwaniem był dobór odcieni użytych farb tak, by możliwie w największym stopniu odpowiadały oryginalnej kolorystyce poszczególnych partii obrazu. Żeby karmić, żeby nie za dużo dorabiać. Tu się widzę, łamie w tym miejscu. Czyli będzie 195. No sprawdźmy jeszcze to. Zobaczmy dalej. Masz? Aby zapewnić należyte oparcie odrestaurowanemu dziełu i zapobiec powstawaniu zniszczeń pod wpływem deformacji płótna, wykonano nowe, wzmocnione kilkoma poprzeczkami krosna. Obraz umocowano na krosnach, dbając o równomierne naprężenie płótna. Mamy nadzieję zaprezentować odrestaurowaną bitwę pod oliwą Mariana Mokwy na przyszłorocznej wystawie zgromadzonej w NMM kolekcji prac tego artysty.